No dobra. To witajcie w dzisiejszym trzecim odcinku Forza Horizon 4. Po pierwsze jeździliśmy samochodem Honda Civic Mugen CX. Teraz zmienię ten samochód. Troszkę wam mówiłem o driftingu. A teraz chciałbym powiedzieć, jakie samochody są najlepsze dla zdobywania punktów umiejętności. Tych właśnie, które później możemy przekształcić na różne zalety, na biegłości samochodu. Żeby te biegłości kupować, potrzebujemy punktów. I jak te punkty zdobywać? Ja mam ich teraz 40. Które samochody są najlepsze do zdobywania tych punktów? Otóż chciałem wam pokazać jedną stronkę internetową, na której są te rzeczy wyjaśnione. To jest taka stronka www.kudosprime.com i tam FH4 Perks PHP. Tutaj ludzie wykonali bardzo dużą pracę, żeby zgromadzić wszystkie informacje o perkach dostępnych w różnych samochodach w jednym miejscu. I teraz możemy sobie na przykład wyszukać wszystkie samochody, które mają pewne zestawy perków. Ja zrobię tak, wpiszę tutaj w wyszukiwaniu Search a Car, wpiszę samochód, który wiem, że ma bardzo dobry zestaw perków, to jest Alfa Romeo, tylko nie Romero, Giulia Quadrifoglio Forza Edition. Ten samochód ma taki oto zestaw perków. Tutaj niestety nie działa podświetlenie, ale mamy je tu wylistowane. Co jest najważniejsze? Najważniejsze tu jest skill multiplier can go to 7, czyli możemy mieć mnożnik w łańcuchu umiejętności później do 7. Rośnie 3 razy szybciej niż normalnie. Oprócz tego przy przeboju rośnie jeszcze szybciej. I jeszcze jedna fajna rzecz, że punkty wpływu z jazdy dowolnej są większe o 50%. I teraz interesują nas samochody, które mają ten zestaw perków. Więc co Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition? Teraz możemy sobie kliknąć tu List Cars having the exact same car mastery grid. I tu mamy w tej chwili wymienione te wszystkie samochody. Ja mam oprócz tego, oprócz tej właśnie Giulii, mam Ascari KZ1R, nie mam BMW M6, który był bardzo dobry do driftu, na przykład na letnisku i zarabiałem w ten sposób punktów, bo ma jeszcze Boost Drift Skills. Nie mam tego samochodu. Może kupię Ferrari GTC 4 Lusso z 2017, mam 512 Testarossa, nie mam F40, mam Dino. Może ja powiem, co jest dobre, czym warto jeździć. Więc ta Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition jest bardzo dobra. Hunigan Gymkhana 10 i 9 są dobre, chociaż mam wrażenie, że 10 mi się lepiej jeździ. To jest bardzo dobry i uniwersalny samochód na shooter między innymi. Więc te dwa to są pierwsi kandydaci do tego, żeby sobie jeździć i nabijać punkty. Tu mamy jeszcze szereg samochodów James Bond Edition, ja żadnego z nich nie mam. Maserati MC12 Forza Edition. Też wiele osób, wielu streamerów jeździ tym samochodem. Ma on dokładnie ten sam zestaw perków. Ja nie jestem do końca przekonany, muszę go jeszcze trochę potestować. To są i właśnie Giulia Quadrifoglio i ten MC12 to są samochody typu Forza Edition, czyli mające te jeszcze dodatkowe boosty. Renault 5 Turbo z 80 roku też ma to samo, też ma dobry boost, ma ogólnie skills boost. Także można powiedzieć, że te trzy samochody typu Forza Edition, cztery właściwie byśmy polecali, prawda? Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition, BMW M6 Coupé, przepraszam, Forza Edition. Z samochodów Forza Edition jeszcze Maserati MC12 Forza Edition, Renault 5 Turbo Forza Edition. A z samochodów nie Forza Edition ja bym polecał osobiście tego Hunigana Gymkhana 10.
albo 9. I co jeszcze? Mam ten samochód też Porsche 911 GT2 RS. Też się nim fajnie jeździ ogólnie. No i tyle. Jeżeli chodzi, tak, weźmy teraz któryś z tych samochodów i spróbujmy pojeździć nim na przykład na lotnisku. Wydawało mi się, że jest tu jeszcze wśród nich Mini Cooper S, ale okazuje się, że nie, że on nie ma tych wszystkich perków. A wpiszmy sobie Mini Cooper S. Jaki on ma perk 3? On ma influence, ma bonus do punktów wpływu z jazdy dowolnej 50%. Skill multiplier może iść do 7. I zaraz. Aha. I 3 razy szybciej. Też ma bardzo dobry. Ma troszkę inny ten perk 3, ale też jest bardzo dobry ten perk 3. Proszę, zauważcie, że to samo ma. Czyli Mini Cooper S z 95. Ja ten samochód chyba mam. Też możemy się z nim zaraz przejechać. I zobaczmy, czy jeszcze są samochody mające dokładnie takie same. Nie. Nie mają, nie ma takich samochodów. Co ja bym jeszcze mógł tutaj posprawdzać? Ja bym jeszcze zobaczył taką rzecz. Czy są jeszcze samochody, które mają te 50%. O, możemy sobie zobaczyć samochody mające 50%. Nie o to mi chodziło. Do wpływu w jeździe, w jeździe dowolnej. Gdzie to było? O, influence from free roam skills xx%. I tu mamy takie 5 zestawów tych gridów, takich perk gridów jest dostępnych z tym bonusem, który jest według mnie bardzo ciekawy. Tu mamy jeden ten grid. On się praktycznie pokrywa z tym, co przed chwilą pokazywałem. No, praktycznie, no jest to samo. Ten pierwszy. Teraz weźmy sobie drugi grid. W tym drugim mamy P50, ten taki śmieszny samochodzik trójkołowy. On ma też znakomite perki. Trzeci grid to jest 86 Ford Escort RS Turbo. Też go chyba mam. Jaguar z 61 i Mini Cooper S. Ja bym w tej chwili proponował zobaczyć tego Mini Coopera S. P50 i jeszcze tego Ford Escort RS Turbo z 86. No zaraz zobaczę, czy jego mam. Dobra. Wejdźmy do Forsy, zmień samochód i teraz przejdź do producent Ford. Ford Escort z 86. To jest chyba ten, czyli ja mam ten samochód. Zobaczmy go. Zobaczmy jego drzewo perków. Biegłości. O, ja ich nawet nie wykupiłem, widzę. Tak, jest rzeczywiście, tak, jest razy 3, jest do 7, jest wszystko super. Ten samochód też może być fajny. Troszkę podobnie jak ostatnio tą Honda Civic. Myślę, że jakbyśmy go stuningowali, to mógłby być całkiem sympatyczny i dobrze by się nim być może driftowało. No może spróbujmy pojechać sobie nim na festiwal. Zrobić tuning i zobaczymy zaraz, jak się on sprawuje. A przy okazji zobaczymy sobie, jak się tuninguje samochód. Więc wchodzimy sobie w warsztat. Ulepszenia i tuning, ulepszenia niestandardowe i zaczynamy od prawej strony, od konwersji, wymiana układu napędowego. W tej chwili mamy FWD, czyli Forward Wheel Drive na przednią oś, mamy opcję RWD na tylną oś, ale najlepsza będzie AWD, czyli All Wheel Drive. Zmieniamy sobie napęd na 4 koła, wymiana silnika na taki, który jest lepszy. Pytanie właśnie, który, czy ten, 1.6 i 4 Turbo Rally
ma 120, plus 127 kW, ten ma plus 70. Spróbujmy na ten, a jeśli być może na ten mogłaby się tu pojawić jeszcze jakieś inne opcje, ale myślę, że nie. Myślę, że w takim ten będzie najlepszy rzeczywiście, ten środkowy. Teraz sobie idziemy do bloku silnika i co można, to tu ulepszamy. Jedna turbosprężarka sportowa, wyścigowa. Z jakiegoś względu nam tutaj pokazuje gorsze parametry, ale ja bym się tym nie przejmował, ponieważ moc jest plus 120, plus 149 kW i ja bym ładował tą najlepszą turbosprężarkę. I po kolei hamulce, jak najlepsze oczywiście, amortyzatory sportowe, wyścigowe, przednie stabilizatory wyścigowe, tylne stabilizatory wyścigowe. Ja już sztywnie nie będę montował, bo one dodatkową masę nam zwiększają. Zrobię sobie natomiast redukcję masy. Układ napędowy znowu sprzęgło. Skrzynia biegów. Możemy zjechać tutaj kursorem w dół na kierownicy i sobie zobaczyć. Oczywiście tutaj można też klikać tutaj w przełącz i możemy sobie zobaczyć zamiast tych prędkości sterowności to moc, albo też konkretne prędkości przyspieszenia. Takie mamy opcje. Możemy sobie po prostu na bieżąco patrzeć, jak nam wpływają te nasze modyfikacje na prędkość i przyspieszenie. W tej chwili już prędkość mamy około 300 na godzinę. I jeszcze sobie zmienimy typ opon na wyścigowe opony. Szerokość, zamontujemy maksymalną szerokość, żeby mieć dobrą przyczepność. To wszystko w tej sekcji, aerodynamika, przedni zderzak z regulacją. Możemy sobie zamontować tradycyjnie, możemy zmieniać siłę docisku. Jeszcze raz wchodzimy tutaj, jak widać dokonaliśmy właściwego wyboru. Teraz zainstalujemy sobie tą konfigurację. Samochód z klasy C wszedł nam na klasę S2, widać, że moc wzrosła pięciokrotnie mniej więcej. Więc to powinien być w tej chwili zupełnie inny samochód. Zaraz zobaczymy, jak on się nam będzie sprawował. Myślę, że może być całkiem ciekawy. To, co ja jeszcze teraz zrobię, to zapiszę sobie tą konfigurację tuningu. Zapiszemy ją sobie, żeby była. Może ktoś nam ją ściągnie. I zarobimy troszkę gotówki w ten sposób. Więc zapisujemy. Ja zwykle tutaj piszę, wybieram słowo kluczowe wszechstronne i ponownie tutaj wpiszę AWD Max Power. Udostępniamy. I już mamy udostępniony ten nasz tuning. No i świetnie. I samochód w tej chwili, o, bardzo przyjemnie się nim driftuje. Proszę zobaczcie. Zdecydowanie nabrał mocy. Przed chwilą to w ogóle nie dało się nim praktycznie jeździć. Natomiast w tej chwili to już jest nawet naprawdę mocna bryka. No i zobaczmy sobie, jak nim tu się driftuje. Dość podobnie do tej Hondy, którą przed chwilą żeśmy tuningowali, tylko jaka jest różnica między tym samochodem a tamtą Hondą, która była bardzo fajna. Ten samochód ma znakomity Berg 3. Jeżeli nam się uda nie zrobić tego, co ja przed chwilą, czyli nie stracić tego łańcucha umiejętności, który się buduje w czasie na przykład driftu, to możemy bardzo dużo punktów umiejętności tym samochodem sobie zarobić. O. Ja w tej chwili spróbuję pojeździć wokół tego bączka. Już nie będę jeździł w strefie driftu, tylko po prostu tu spróbuję na dwójce czy na trójce. Zobaczymy, jak nam się ten łańcuch będzie budował. Ja uważam, że tym samochodem się driftuje bardzo podobnie do tej Hondy Civic z 84. Ten samochód też jest z 86 i no, zrobili mu tutaj, jak widać, podobną charakterystykę. Ale tak jak mówię, zdecydowanie lepsze bonusy możemy za jego pomocą uzyskiwać niż tamtą Hondą. Więc można go polecić do tego, żeby nim sobie po prostu jeździć, driftować, ćwiczyć drift.
No może tutaj ten wączek nie jest optymalny do budowania łańcuchów, no jak widać tutaj za dużo nie zbudowałem. Lepsze byłoby nawet takie zwykłe rondo, ale spróbujmy. Może jak troszkę będę uważał, to coś tu się uda zbudować, porządny jakiś łańcuch. Myślę, że chyba lepiej byłoby nim pojechać na lotnisko i chyba to zrobimy w tej chwili. Zrobimy sobie szybką podróż, żeby nie przedłużać, na lotnisko. A, jasne, przecież co ja chcę wam pokazać? No chciałem tutaj jakieś pokazać budowanie skilli, a ja jeszcze sobie nie wykupiłem tych umiejętności, więc co ja tu mogę pokazać? Ale przecież nie są te perki zrobione. Ja w tej chwili mam troszkę za mało punktów, żeby to wszystko tutaj odpowiednio odblokować, ale mogę na przykład odblokować mnożnik rośnie 3 razy szybciej i zaraz zobaczycie, jaki to da efekt. I mnożnik rośnie do 7 sobie zrobimy. No, myślę, że na to mam odpowiednią ilość punktów. I gdzie tu jeszcze mamy z tego, czy tak, za jazdę dowolną o 50%. O, tutaj. To jeszcze sobie to dokupimy. I to są najważniejsze perki. No jeszcze kombinacja wygasa o pół sekundy później. Tu jest niestety nie o sekundę. Ale dobra, dobre i to. No i zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało budowanie punktów w tym samochodzie. No, już licznik jest razy 4-6. Widzicie, jak to wygląda. Może się uda śmieciarza zrobić. Udało się. Ops. No, myślę, że jest to dobry kandydat na zdobywanie punktów, właśnie między innymi drystowaniem, bo według mnie bardzo przyjemnie się dzieje. Bardzo podobnie jak tą Hondą przed chwilą. Bardzo przyjemnie. Także polecam wam ten samochód. Jest to samochód z gatunku z klasy legendarnych. Trzeba go wygrać na Wilspinie. Chyba też jest do kupienia w sklepie, nawet specjalnie o tym nie zastanawiałem, bo ja go akurat wygrałem. Wilspinie. To jest też wielka frajda. Te właśnie Wilspiny i wygrywanie na nich samochodów. No jak widać, w tej chwili nam się już ten mnożnik zbudował do 7. Mamy 27 tysięcy punktów. Wszystko to szybciutko rośnie. No jeszcze może by się udało śmieci zaliczyć. Udało się. Teraz ostrożnie oczywiście. Spróbujmy sobie jeszcze podriftować na 4. Prawdopodobnie też nie będzie z tym problemu, tak. O! Tutaj niestety zrobiłem błąd. Jak widzicie, cały ten łańcuch, który pracowicie wypracowałem, i odpadł, ponieważ uderzyłem tyłem w tą przyczepkę, która stała, i tego się należy wystrzegać. No niestety ja tutaj nagrywając ten odcinek, troszkę się zawsze tak dekoncentruję i popełniłem ten błąd i straciłem cały mój łańcuch. Ale to nic. Możemy go sobie jeszcze raz budować. Ja już w tej chwili tego nie będę robił, żeby tego odcinka nie przedłużać nadmiernie. Także to, co wam w tym odcinku chciałem pokazać, to właśnie strony internetowe, na której są te wszystkie perki samochodów. Mień samochody, które mają najlepsze zestawy umiejętności do tego, żeby po prostu nimi sobie jeździć i zdobywać punkty umiejętności. Najwięcej można w najkrótszym czasie, najszybciej można te punkty umiejętności zdobywać przy pomocy tych samochodów. No właśnie jednym z nich jest ten nasz Ford Escort. Na szczęście teraz to uderzenie boczne zostało mi zaliczone chyba jako boczne uderzenie bokiem za 1000, a nie straciłem przez to łańcuch umiejętności.
nie było ono na tyle mocne, bo to jak się mocno uderzy, to się traci. O, 200 tysięcy punktów, czyli mamy, jak widzicie, 4 punkty umiejętności zarobiliśmy. Także dziękuję Wam, to wszystko w tym odcinku.